Witajcie myszki z tej strony Trehol w kolejnym odcinku z Wizard with a Gun. Jak sami słyszeliście, nowa rzecz pojawiła się za nami i jest to komposter, który mieliśmy w sumie od dawna, ale nie postawiłem go, po czym postawiłem go poza nagrywkami i takie, no zobaczmy co on robi. Po pierwsze, on się łączy z skrzynkami. Teraz, o właśnie teraz mi się pokazał. To są połączenia ze skrzynkami, możemy tutaj wrzucać, po czym możemy mieć ten input i w ogóle. I on zamieniał nam te rzeczy w Vitae. Dosłownie. Przez dłuższy czas nie wiedzieliśmy, skąd to jest. I dopiero teraz się... Ej, w ogóle jest śmieszna rzecz, że zrozumiałem, że w sumie mogłem dawać węgiel, żeby więcej węgla powstawało. Nie cały... Tyle. Możemy jeszcze trochę poczekać na to. A, tutaj... Tyle. Tutaj... Wrzucimy tego węgla. Dobra. Czasami jest to mylące. Myślę, że ekwipunek z Minecraft jest bardziej zrozumiały niż ten, ale okej. Więc tak, bierzemy to i dzięki temu oczywiście możemy wybadać sobie nie to, ale możemy sobie wybadać na przykład tutaj ten właśnie pocisk. I pytanie jest takie, bo tu jest 5. level, czy on już jest? To jest na 5. level. I on powoduje, że nie będą z nami walczyć, tylko... Jaki jest sens? Jaki jest sens realnie tego? Okej, w takim razie i tak musimy poczekać na Chaos Eye, który nie wiem czym dokładnie jest, skąd się on znajduje, jak go wykraftować, ale my jeszcze musimy poczekać sobie na węgiel, więc bierzemy sobie go. I tak naprawdę powoli to zamienia się w takie typowe... Don't Starve, nie powiem. Okej, więc mamy już 4/5. Tak naprawdę nie możemy zbytnio rozwijać naszych innych pocisków, więc to są jedyne. Więc wracamy tam. Niestety arena jest bardzo podobna, jak sami widzieliście, bardzo podobna jest ciągle do tych, więc tak naprawdę no, opłaca nam się, o właśnie, znaleźć mapę, znaleźć tego gościa, który nam rozwala strasznie dużo i wykorzystać go, żeby po prostu on nam tam zaczął rozwalać. Więc... Po pierwsze nam się tutaj pojawiło, mamy tutaj tego, mamy na górze, mamy tutaj tą babkę. Więc pierwsze to sprawdzamy sobie, ile nam zadają te pociski. One już więcej zadają, ale wydaje mi się, że aż tak dużo jeszcze nie. Poza tym, że my zaczęliśmy się sami siebie zabijać. Okej, więc tak szybko uciekamy. Chodzi o to, żeby łapać jednego. Okej, jest już z nami. Na nasze nieszczęście za chwilę zginie. A to zapomniałem, że to też ma homie. Podoba mi się, że one dosłownie działają jak boty, że nawet się patrzą do góry jak boty. To jest bardzo... bardzo niefajne. Okej, więc... Typowe dla skrzynki to jest to, że nawet jej nie otwieramy, tylko po prostu ją rozwalamy oraz, że no trochę słabo jest. Więc co tutaj mamy? Loading bench. Dobra, to się by przydało, kiedy byśmy mieli jakieś problemy. Ale mamy beczkę wybuchową. O! Beczka wybuchowa, jak pamiętacie, ona jest bardzo fajna, żeby ją wziąć gdzieś, żeby dużo dropu było. Okej. Tak naprawdę to nie ma zbytnio znaczenia, co nas zniszczy. Oraz gdzieś chaos. Czerwony chaos? Wow. Pierwszy raz. Ten łańcuch. Pierwszy raz nam się pokazał czerwony chaos. Bardzo chętnie bym sobie wziął jakiegoś sojusznika. To jest chyba... To jeszcze nie jest. Dobra. Okej, jest z nami. Dobra, w takim razie to jest jakiś ulepszony. Dobra, przeładujmy w takim razie wszystko i bierzemy. Okej. O, już możemy sobie atakować. O, dobra. Badamy. O, nie powiem. Nie powiem. Trochę jest... Dobra, to ma zasięg swój, ale... To jest nawet potężne. Au, 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 au. No nie powiem, potężny nieco. Ten atak jest. Tylko jakby też można było... Słownie, jak można zwiększyć tutaj damage na to? Okej. Musimy po prostu szukać jakąś osłonę przed tym. Okej. Dobra. Ta osłona padła. Wydaje mi się, że wykorzystujemy miejsce, gdzie wcześniej była mapa. Tak, to jest idealny moment na przeładowanie. Trochę brakuje mi muzyki naprawdę w tej grze. Muzyka by bardzo dużo zmieniła. Idealnie przed tym. Au! Oby... Dobra, kamień. Jest! Padło! Ej, czy to nie będzie to oko? Oko! Jest! Czyli to daje nam oko. Dobra, to jest ważne. Bo wreszcie, wiecie, zastanawialiśmy się, gdzie to jest. Wreszcie znaleźliśmy, gdzie jest oko. Dobra, więc po pierwsze musimy znaleźć nowego sojusznika. Mamy zbyt dużo grobów naszych sojuszników, to źle o nas świadczy. I pytanie jest, ile już zdobyliśmy takich rzeczy, takich dla nas ważnych? W sumie zapomniałem wyrzucić część ważnych rzeczy, które są naprawdę dla nas ważne. Tutaj sobie zbieram te rzeczy, bo... Tego to oczywiście, że zabijemy. I padło. Nice. Więc... Jeszcze weźmy sobie i musimy znaleźć jakiegoś moba, który by nam pomógł. Okay. O, tutaj też coś jest. Chyba ognisko spaliło. Dobra. Więc nawet fajna to jest wyprawa obecnie. No, za nami. Dobra, więc tak. Pierwsze co, to będziemy chcieli wykorzystać ten... Nasze nowe oko na ulepszenie pocisków płomiennych. Dobra, jest tutaj. Dobra, ale to będzie słabym sojusznikiem. Ciebie trzeba wziąć. Dobra, nice. I jak ulepszymy pociski płomienne, to one powinny nam pomóc. Tylko... Dobra, pistolet. Ale już się nam udaje porobić to. O, ale tutaj nadal mamy problemy z przeładowaniem. Dobra, no. Wydaje się, że tutaj już coraz lepiej nam wychodzi. No niestety nasi sojusznicy nie są aż tacy mocni, ale warto mieć kogoś, kto weźmie agro. A teraz byśmy sobie poszukali jakichś rzeczy. Wiecie co? Możemy pójść do tego bossa tam na górę. Wiecie co? Mówiłem, że on jest fajny, bo powoduje... On ma coś takiego, że... że on po prostu rozwala ten teren i... Jeżeli by sobie porozwalał nieco nam terenu, to by było bardzo dobre. Tylko, że nie mamy pocisków jeszcze, które są wystarczające na jego atak. Okej. O nie, nasz sojusznik umarł. Ze wszystkich rzeczy, które mogło umrzeć, to nasz sojusznik. Dobra, znajdę sobie kolejnego. Okej. Chciałeś mnie zaatakować. Teraz gin. Nie no, gra sztos, trochę słabo, że grind się taki pojawił. Ale... to jest taki rodzaj gry jednak. No, trzeba to uznać, że chcieli zrobić taką grę, no to zrobili. Mamy dużo drewna, wow. Coraz więcej drewna zbieramy tak randomowo, więc... Więc to naprawdę jest znakomicie. Jest dużo tych. Gdzieś się na pewno będą pojawiały te... większe. Te większe są problematyczne. Ok, więc tak. Wpierw może uda nam się ten większy dać jako sojusznika. Oprócz tego, że go sami zabili, to tyle było z tego. Dobra, więc się zajmijmy tymi małymi. Okej, te małe już zdjęte w większości. Tych małych to jest strasznie sporo. Okej, już jest. O, zasięg ma słaby. Dobra, chodź. Okej, już jest naszym sojusznikiem? Chyba tak. Wow. Wiecie co? Przydałoby się te leczące, bo czasami one naprawdę obrywają. I później jest problem. Mamy shotgun, który ma leczący. Wow. Zdobyliśmy nowy shotgun, który ma leczący. Akurat. Ale się psuje. Dobra, w takim razie, gdy to już mamy, to w sumie możemy pójść na bossa i po prostu spróbować go jakoś wkurzać, żeby tutaj nam porozwalał rzeczy. Ogólnie na mapie coś jest ciekawego? No nie ma ciekawych rzeczy. No tutaj nasz dawny sojusznik. No. Ja się zastanawiam, kiedy oni są już sojusznikami, kiedy nie. Gdzie jest boss? A, tam chyba głębi. Ej, tutaj są do niego drzwi. Po co my rozwaliliśmy? Okej. Bierz go! Nie. O, masz los. Ej, masz los, ale on pada. Tylko my też padamy. Jaki gnój. Stworzył mur. Ups. Panie. Pan się tak nie denerwuje. Uff. Ale on jest easy. Dobra, przeładujmy tylko. To naprawdę myśli, że mur ci pomoże? W sumie to miało, ostatnio miałem o zaporze na granicy polsko-białoruskiej. Ej ty, nie strzelaj do mnie. Nie masz tak dużo życia. Ej. W takim razie co znaczy? Czy ta koza po prostu ma jakiś reduce damage na ogień? Czy coś takiego? Że albo na atak fizyczny? Że my nie mogliśmy jej pokonać? Dosłownie to ten boss był easy. To nie było jakieś mega trudne. Au. Już bardziej krzaki nasz potargało niż ten boss. Dobra, więc tak. Po pierwsze musimy sprawdzić, od kiedy są nasz... Dobra, jest już naszym sojusznikiem. O, szkoda. Chciałem sobie wziąć tamtego, ale jak już tam trochę poharatali go, to już tak nie pójdzie. Okej, w nocy się pojawia więcej tych właśnie chaosu. W ogóle ciągle jak mówię chaos, to ciągle myślę o moim znajomym, który ma nick chaos. Co to jest takie dziwne. Okej. Tak, po drodze będziemy sobie tutaj zbierać to. Mamy mało ammo. Do tego to w ogóle nie mamy ammo. I to też mamy trochę tak mech. Okej. Zło wybrałem. Oraz gościu pali się. O, ogień. Ten ogień jest naprawdę denerwujący, ale też pomaga. A pierwsze co, to ja właśnie chciałem wrócić, ale chyba już nie będziemy mieć czasu na to. Więc co zbadaliśmy dzisiaj, bo coś chyba zbadałem. Oko. To cisza. On się dosłownie zrespił w miejscu, gdzie nie miał znaczenia. Okej. W takim razie możemy spróbować tą kozę wziąć. O, kurde, kociaku, nie uciekaj. Teraz sprawdźmy, ile damage zadaje mu. No trochę zadaje mu damage'a już. Ulepszyłem nieco i już ta strzelba zadaje. Ale no niestety nie mamy amunicji zbytnio do niej. Au, on jest taki, zapomniałem. No to zaklęcie zatruwające to nie możemy nic z nim zrobić. Powiem, jeżeli będziemy go ciągnąć do naszego portalu, to może będzie fajnie. Tylko, że mi się amunicja kończy. Au. Ten boss jest koło portalu, a mi się amunicja kończy. Ja już ledwo co. Jest! Prawie mi się ammo skończyło. O maści los, to jest dobroci serca, ale nie możemy podnieść. Dobra, muszę najpierw ekwipunku nieco. Kamień. By się przydało coś innego wziąć. Dobra. Się zaczęło. A my ammo nie mamy w sumie. Dobra, szybko. Wywalmy jeszcze coś. I bierzmy ten. I pytanie jest takie, czy to coś nas chroni, czy... Nie. Ej, to niby jest 2D. Ale część z tych rzeczy jest 3D. Wow, teraz się zorientowałem. Okej. Tak naprawdę zbytnio nas nie wchodzi już. Jej! Super muzyka. O, ten odcinek może być nawet krótszy. O, to też nam się robi, kiedy nie jesteśmy. Teraz, więc tak, pierwsze co... mamy 3 oka, wow. Dobra, więc tak, mamy tutaj Rotten Charcoal. Mamy nieco ten Rotten. Ja go nie zmieniałem, ale pytanie jest takie, czy amunicję tamtą robi się z Rotten Wood, który wiecie, no... Może wychodzić na to, że teraz jeszcze go nie mamy tak dużo. Okej, to weźmy. I w takim razie idźmy. I na przykład tutaj. I mamy ten bullet 2. No, robi się jeszcze z Lead Eye, no, którego też nie mamy. Dobra. W takim razie w tym odcinku spróbujemy zaatakować bossa. To znaczy, że po prostu musimy najpierw wywalić wszystko, co jest nam niepotrzebne. Weźmiemy nieco drewna, bo musimy nieco tutaj porobić. Skrzynka, select. Możemy na razie tutaj postawić ją. Później sobie nieco pozmieniam to. No, mamy dużo drewna, więc nie jest jakiś wielki problem. Ok, więc tak. Drewno. Tu. Mamy tutaj więcej drewna. Tutaj mamy. Sztabki. Pierwsze co, to by się przydałoby tutaj wziąć to. I nieco tego dać. Nieco drewna. Po prostu, żeby nam się robiło. Pytanie jest, czy nie możemy sobie ulepszyć obecnych pocisków, bo tego to jeszcze sobie nie zrobimy. Tych tu się przydało. To trzeba 9 Arkanton i 11 tego. To będzie nawet easy zrobienie. Tylko Arkanton. Mamy ich mnóstwo. Ok. Pytanie jest, czy coś tutaj z tego możemy zrobić. To nawet jeżeli będzie, to zapewne będzie jakiś materiał, którego my nie mamy. I mamy Tornini tu jeszcze. Mamy Vitae. Ale raczej nasz sojusznik zginie od razu, kiedy pójdziemy do walki. Tutaj mamy takie lekkie ulepszenia, nie powiem. To niby fajne, ale niby nie. To by było fajniejsze, ale musimy mieć 3 oka. Dobra, czyli tak naprawdę czekamy na węgiel. I to wszystko. Jeszcze musimy tylko porobić sobie ammo ogniste. No tak, bo to jeszcze nie mamy wystarczająco... Tam nie ma tych rzeczy chyba? Nie mamy tego Poison Eye, żeby zrobić sobie ulepszenie na to. To się nam przyda. Tutaj to będzie easy. Tylko pytanie, czy mamy na wszystkie pociski ulepszenie? No mamy. Pytanie, czy już możemy ulepszyć ten pocisk? Jeszcze 4. Tak. Wyrzuciłem niepotrzebnie. Trochę tak, przez to, że się zmienia, to trochę jest wkurzające, nie powiem. Ale w takim razie poczekamy chwilę i ten odcinek będzie dłuższy. To możemy wywalić. W takim razie, gdy już będziemy mieć wystarczająco, to włożymy tam po prostu drewno i będzie nam się przepalał na sztabki. W międzyczasie mogę sobie po prostu popatrzeć na telefon, czy coś ciekawego się wydarzyło. Nic ciekawego. Więc jeżeli, jedyne co mogę powiedzieć, że to będzie materiał w przyszłości. Już dużo będzie od tego momentu, kiedy to jest 2 dni... Czekajcie. Tak, 2 dni od wyborów. I tak naprawdę, no to my znajomymi, jak patrzymy na to, to jakoś nie widzimy, żeby to były jakieś rezultaty kampanii wyborczej nieadekwatne do tego, bo na przykład tam wszyscy mówią, że Konfederacja słabo wypadła, no słabo wypadła. Ale dużo na to weszło. Kolejne, Lewica, no to Lewicy wszyscy zatem się cieszą, chyba płacząc w kącie, dlatego że im naprawdę spadło od ostatniego i tylko kwestia czasu, kiedy ktoś może z Lewicy zacznie mówić, a coś chyba poszło nie tak. A jeżeli kolejne, no to Trzecia Droga, no to znakomity wynik. Ja w sumie z części wiem dlaczego, dlatego że wszyscy, którzy nie byli zdecydowani, to głosowali na Trzecią Drogę. A tak, to wszystko na razie fajnie wygląda, nie powiem. To nie jest coś takiego, że ten wynik jest ani adekwatny do tego, co ludzie myśleli. No, co najwyżej może być takie, że jak Trzecia Droga coś głupiego... Ej, mamy Poison Eye. Skąd my w ogóle to mamy? Jak Trzecia Droga coś głupiego wreszcie zrobić, teraz na przykład powiedzieć, że jednak dobrowolny ZUPS nie, że to tylko wakacje od ZUS-u, no to może to być wkurzające dla niektórych, że zagłosowali, a tutaj zmienili. W sumie dla większość nawet nie wiedziała zapewne, że coś takiego istnieje, no ale może to wkurzyć ich. Dobra, konamy. Rollback. I co tam jeszcze takiego się wydarzyło? No to no to na razie oni ogólnie mają taki jakiś według mnie problem, że oni po prostu tę kampanię tak naprawdę przez większość czasu mieli problem, ponieważ na przykład przesiedzieli i było coś, co mogli zrobić, ale postanowili, że lepiej, że jednak nie. Dobra, pytanie jest takie, czy coś tutaj... Nie możemy tego zakładać, to jest najgorsze. No i oczywiście PiS, a PiS to kto wie, ten wie. Dobra. Czy coś tutaj... Ej, to jest fajniejsze. Dobra. Biorę. Czy jest coś ciekawego? Ten się trochę zmienia, ale wydaje mi się, że kolejne będą lepsze. Tutaj nie ma przycisku escape takiego typowego. Mamy umbrella. To już sprawdzaliśmy. I buty. Butów się zbytnio nie zmieniło nic. Szkoda. Jak to wyglądamy? Nice, nie powiem. Chociaż ta czaszka trochę nie pasuje, ale dobra. Dobra, idziemy jeszcze w tym odcinku na bossa, będzie to dłuższy odcinek po prostu. Ale nie chcę już zaczynać nowego. Czy ty miałeś coś do nas powiedzenia? Nie, nie miałeś. Dobra, w takim razie idziemy tutaj na bossa. Chyba reszta bossów zniknęła, z tego co widzę. Więc tak, pierwsze co... Czy mamy ekwipunek, co moglibyśmy stracić? Nie, dobra. Jeżeli byśmy mieli coś do stracenia, to byśmy musieli zrobić powrót. Ale tak to w sumie nic za bardzo nie mamy do stracenia. Tutaj... mamy tu tych. Dobra. Wiecie co? Ja bym poszedł jednak. Tylko najpierw bym sobie zajął się tym. Dobra. No niestety musieliśmy. Dobra. I teraz zajmiemy się tym, ponieważ... Naprawdę chciałbym zdobyć. Okej. Więc czas. Ups. Czy on strzela? Strzela. Naszego. Okej, za zasłonę. Za zasłonę. Ups. Dobra, nie spodziewaliśmy się tego. Zablokowaliśmy się. Ups. Nice. Dobra. Nie. Udało się. Dobra. Ten. Nice. Udało się, nie powiem. Chociaż trochę życia straciliśmy. To jest 300 kg, dobra. Ale nie, z czasem się odrodzimy. Dobra, więc tak, tylko weźmy sobie sojusznika. Dobra, musimy się uleczyć jednak. Pet. Nie chciałem tego. I zginiesz za chwilę. I przeładowujemy. I tutaj mamy... nie, tego to nie będziemy brać. Dobra, gdzie to jest? Tutaj. Wiecie co? Bym sobie pozbierał nieco drewna po drodze. Okej, bo potrzebujemy... I tutaj też mamy jakiegoś bossa. To jest ten kozioł. Uj. Wiecie co? Zły przycisk. Ja bym sobie go wziął. On może być dobrym sojusznikiem. Trochę dużo nas atakuje. I jest już naszym sojusznikiem. Nice. Okej. No trochę życia straciliśmy, nie powiem. Ale mamy i w sumie mamy też shotgun, który leczy. Okej. Ale ten shotgun nawet jest dobry. Dobra, szybko przeładowanie wszystkiego. Idziemy sporo. O, ma silos i teraz ten jeszcze. Dobra, no ale nie. Ten nie jest aż taki dobry. Weź mi trochę czasu. To się przyda i teraz oprócz tego, że musimy powymijać ich, to musimy teraz wybudować most. Dobra, to jest chwila prawdy. Kazio. Kazio. Chodź. Chodź ze mną. Serio? Specjalnie go wziąłem, ale i tak tutaj nie idzie ze mną? Co? A! Nie to! Okej, strasznie dużo tego jest. Nie wiem, co on zniszczył, ale on coś tam zniszczył. Okej. W takim razie... What the heck? To sobie... A, musimy tych zniszczyć. Dobra, dobra, dobra. Jeden padł? Nawet to nie przeze mnie. Nie przeze mnie trochę, ale nie dokładnie. Okej. I co to? Czekaj, czy to był tylko jeden portal, który... A zapewne nas zaprowadzi do tego, gdzie jest boss. Okej, a! To jest chyba boss. Dajcie mi chwilę. Muszę tylko zeskanować wszystkie książki w tym pokoju. A, już to wszystkie książki. Okej. W takim razie... Wow, nawet ten boss... Dobra. Dobra, niech się tutaj jeden zajmie. Dobra, nie, jest. Jest moc. Dobra, dzieje się. Tylko jakbyś dał mi moment. Okej. O, nie powiem, to był zły moment, żeby ten boss przyszedł. Chyba że... to nie to? No chyba że... go oswoimy. Dobra, chodź, chodź. Tak. Dobra, chodź tutaj. Au. Nie! Byliśmy tak blisko. O, nasi los. Zabrakło mi potionków, żeby to zakończyć, ale byliśmy tak blisko. O, dobra. W następnym odcinku się z tym zajmiemy. Dobra, przynajmniej wiem, gdzie ten gościu był przez ten cały czas. Ale nie, jest moc, jest siła, jest to... No nie powiem, znakomita to była. Dobra, więc się na tym żegnam z wami. Widzimy się w kolejnym odcinku. To ja już mówiłem, że to będzie kolejna moja sesja nagrywkowa, więc trochę się po międzyczasie grind zrobię. Z wami Trehol, no to cześć.